Stolen History. Niedobór jodu, tarczyca i biblijna powódź. Model ewolucji głównego nurtu wymaga mitu pochodzenia ludzkości i dostarczył kilka różnych teorii na temat tego, skąd pochodzimy. Wraz ze wzrostem złożoności mitów o ich pochodzeniu, bardziej skomplikowane staje się przedstawienie tego modelu w spójny sposób. Na przykład, typowy argument proewolucyjny wygląda tak. Cytuję: Większość badań epok lodowcowych koncentruje się na lodowcach. Ale co z tropikalnymi nizinami? W epokach lodowcowych byłyby to najbardziej gościnne siedliska na Ziemi. Gdyby lodowce cofnęły się, poziom morza podniósł się, zalewając te siedliska i zmuszając ludzi do opuścia w głąb lądu, powodując ogromną presję zaludnienia. I zmusiłyby ludzi z wybrzeża do konkurowania o zasoby. Tych, którzy przenieśli się w głąb lądu, spotkałby straszny los bez wystarczającej ilości jodu, większość skamieniałości na odpowiada okresom, w których poziom morza był wysoki, więc mogli być uchodźcami z tej nadmorskiej rywalizacji. Duża część archeologicznych dowodów na istnienie wczesnych ludzi prawdopodobnie leży pod powierzchnią morza, nawet dzisiaj jak zauważa Dobson, większość ludzi żyje w pobliżu morza, które zapewnia wystarczającą ilość jodu w diecie. Jeśli na czy cierpią na niedobór jodu albo przez dietetyczny deficyt lub fizjologiczną niezdolność do jego wydobycia, przeszłoby na kolejne pokolenia, ponieważ jod jest bardzo ważny dla rozwoju płodu. Dzieci pozornie normalne przy urodzeniu wkrótce rozwijają dużą głowę i kości, skrzywiony kręgosłup, opóźnienie umysłowe i fizyczne, obolałe stawy i inne niedomagania, które znamy jako kretynizm. Cro-Magnon, żyjący w tych samych miejscach, mógł być wyposażony w bardziej wydajną tarczycę i niewątpliwie uzyskiwał jod z jakiegoś dodatkowego źródła być może przez handel z bogatym w jod wybrzeżem. Byli oni w stanie konkurować z Neanderthalczykami i świetnie się rozwijać, ale i oni cierpieli na kretynizm. Jeden ciekawy paradoks jest w opowieści o ewolucji człowieka i jodu. Gleba jest bardzo słabym źródłem jodu, a większość obszarów na Ziemi według źródeł głównego nurtu ma niedobór jodu. Jedynym niezawodnym sposobem, aby uzyskać wystarczające ilość jodu, jest spożywanie owoców morza. Dlatego głównie dietetycy zalecają spożywanie raz w tygodniu owoców morza i jodowanej soli. Zwierzęta hodowlane są suplementowane dużymi ilościami jodu. W przeciwnym razie produkcja mięsa nie byłaby opłacalna. Weźmy na przykład świnie, są zwykle karmiono około dziesięciokrotnie większą ilością jodu niż ludzie. Powszechnie wiadomo, że jod jest niezbędny dla ssaków w ilościach wyższych niż te, które występują blisko morza. Nawet dziś, pomimo powszechnego sztucznego wzbogacania podaży żywności, zgodnie z danymi WHO. Ponad 1 miliard ludzi na Ziemi ma chroniczny niedobór jodu i cierpi z tego powodu na schorzenia takie jak wolę i kretynizm. Jednym z wyjaśnień zgodnych z tym modelem ewolucji jest to, że ssaki pierwotnie ewoluowały z morza i zachowały wysokie wymóg jodu podczas późniejszej adaptacji. Później, nawet gdy przenieśli się w głąb lądu, Ludzie utrzymywali szlaki handlowe z tymi ludźmi, żyli w pobliżu morza, ponieważ rozumieli swoją własną zależność od jodu. Ale woda morska nie jest tak naprawdę dobrym źródłem jodu. Jedynym powodem, dla którego owoce morza są bogate w jod, jest to, że algi koncentrują minerał poprzez filtrowanie wody, które następnie powoli przemieszcza się w górę łańcucha pokarmowego. Po raz pierwszy natknąłem się na alternatywne wyjaśnienie dotyczące jodu i ewolucji. W artykule badacza jodu Guy Abrahama Cytuję. Faktycznie, oceany są bardzo ubogie w jod w oparciu o stężenie tego pierwiastka. Chociaż największy zbiornik jodu jest w oceanach z powodu ich dużej objętości, stężenie jodu, jodku w oceanach wynosi zaledwie 0,05 ppm. Bardzo rozcieńczone w porównaniu do obromku o stężeniu 70 ppm. Na przykład, aby uzyskać zalecaną dzienną dawkę jodu dla diety, potrzeba 3 litrów wody morskiej. Sól morska jest bardzo niska w jodek, znacznie niższa niż ilość jodku jodowanej soli kuchennej, w rzeczywistości 50 razy niższa. Zrozumiały jest, dlaczego ktoś, kto wierzy w teorię ewolucji, ma problem z tak wysokim zapotrzebowaniem na jod w środowisku zubożałym, w ten pierwiastek. Chyba że kiedyś w odległej przeszłości, wierzchnia warstwa gleby planety Ziemia zawierała znaczne poziomy jodu. I spełnienie tych wysokich wymagań dla zapewnienia wystarczalności jodu mogło być osiągnięte z każdą dietą. Teoria ewolucji nie oferuje intelektualnie satysfakcjonującej odpowiedzi na ten paradoks. Jednak biblijny opis powstania świata poprzez proces stworzenia 6000 lat temu. Po którym nastąpił upadek człowieka i potop, bardzo dobrze pasuje do obecnej sytuacji. Zgodnie z biblijną narracją, stwórca uczynił planetę Ziemią i wszystko, co na niej znajduje, doskonałą. Dlatego pierwotna planeta Ziemia zawierała wierzchnią warstwę gleby bogatą w jod oraz wszystkie pierwiastki potrzebne do doskonałego zdrowia Adama, Ewy i ich potomków. Zbuntowany Archanioł został wygnany z burzego mieszkania za próbę wrogiego przejęcia. Jego imię było Lucyfer przed próbą, Izajasza 14, 12. I szatan po jego wygnaniu, Łukasza 10, 18. Szatan zwiódł Ewę, bo uwierzyła, że może stać się boginią, nie słuchając swego stwórcy. Księga Rodzaju 3, 4, 5. Potem nastąpił ciąg wydarzeń, których kulminacją był ogólnoświatowy potop 4,5 tysiąca lat temu. Po tym epizodzie cofające się wody zmyły wierzchnią warstwę gleby wraz z wszystkimi elementami do oceanów i mórz. Nowa wierzchnia warstwa gleby stała się uboga w jod i najprawdopodobniej inne istotne elementy, których istotne właściwości są nadal nieznane. Obszary górskie stały się najbardziej ubogie w jod, ponieważ cofające się wody były najbardziej gwałtowne na stromych zboczach, erodując głębiej w glebę. Biblijna relacja o potopie bardzo dobrze pasuje do znalezienia wysokich stężeń jodu w solankach, które towarzyszą odwiertom naftowym i złożom gazu ziemnego. Do 1977 roku solanki związane ze złożami gazu zimnego w Japonii stanowiły 56% światowej produkcji jodu. Wcześniejsze istnienie bogatych wiod organizmów żywych, z których pochodzą te bogate wiod produkty degradacji wyraźnie sugeruje, że kiedyś w odległej przeszłości jod był obfity na Ziemi, a jakaś katastrofa spowodowała wymycie bogatej w jod wierzchni i warstwy gleby w oceanach. Światowy potop pasuje bardzo dobrze ze współczesnymi odkryciami wysokich stężeń jodu w solankach. Doktor Abraham odkrył poprzez swoje badania w projekcie jod, że ludzie potrzebują co najmniej 10 do 20 razy więcej jodu, Niż można znaleźć nawet w najlepszych dietach. Tylko kilka kultur na świecie otrzymuje wystarczające ilości jodu. Ze wszystkich krajów Japonia ma najwyższe średnie spożycie jodu na osobę. Japonia jest również krajem o największej liczbie stulatków na świecie i najniższych wskaźnikach zachorowań na raka. Z 48 stulatkami na każde 100 tysięcy osób, Japonia ma najwyższy wskaźnik stulatków na świecie. Przyglądając się rozmieszczeniu jodów w oceanach i glebie jest interesujące, ponieważ woda łatwo wypłukuje jod z gleby do morza. Brak jodu na lądzie może więc wskazywać na niedawny kataklizm, który zmył duże ilości wierzchniej warstwy gleby do morza. Jest wysoce prawdopodobne, że to wydarzenie znane w naszej pamięci kulturowej jako biblijny potop faktycznie stworzyło oceany. Jeśli biblijny potop wypłukał niezbędne minerały z wierzchniej warstwy gleby do nowo powstałych oceanów, powinniśmy być w stanie zaobserwować następujące wzorce. Im wyżej na Ziemi, tym niższe stężenie jodu w glebie. Powódź wypłukała glebę w dół, więc obszary górskie były najbardziej dotknięte. Gleba byłaby praktycznie deficytowa wszędzie na Ziemi, nie tylko w obszarach górskich. I największy absolutny procent jodu na Ziemi znajduje się w morzu. Kataklizm, który wywołał potop, rozerwał również skorupę ziemską i stworzył słodkowodne jeziora. W tych miejscach woda powodziowa z okolicznych terenów została wymyta do nowo powstałych zagłębień bez gleby i tam pozostała. Wokół tych jezior zawartość jodu w glebie byłaby nawet mniejsza niż wszędzie indziej, ponieważ niższe partie ziemi, które zostały wystawione na powierzchnię, nie zawierają bogatej w minerały próchnicy. Ze względu na głębokie zagłębienia, woda szybko napływała i nie miała czasu na odparowanie. I ponowne uwolnienie związanych minerałów. Wszystko to rzeczywiście ma miejsce. Regiony najbardziej deficytowe w Jod są obszary górskie, takie jak Andy, jak również obszary wokół jezior słodkowodnych, takich jak region Wielkich Jezior. Im mniej górnej warstwy gleby, tym mniej Jodu. Im bardziej opuszczony obszar, tym mniej Jodu. Przypadkowo, kiedy analizujemy stare mapy, widzimy, że obszary ubogie w Jod, takie jak Wielkie Jeziora Andy, Pustynia, Sahara, jak również jezioro Bajką, powstały tylko pomiędzy XVI a XVIII wiekiem. Jest to okres czasu, w którym, jak sugerują, miał miejsce biblijny potop i gdzie oceany zostały po raz pierwszy stworzone. Patrząc na dane historyczne dotyczące woli tarczycy, stało się dla mnie oczywistym, że ten temat oferuje nam sposób na odgadnięcie, kiedy naprawdę doszło do biblijnego potopu. Ponieważ szacunki sprzed 6 tysięcy lat są prawdopodobnie błędne, w rzeczywistości wydarzył się on w ciągu ostatnich tysiąca lat. Potop w Biblii. W roku 600 życia nowego w drugim miesiącu roku, 17 dnia miesiąca. W tym właśnie dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba, wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemią. Także zakryły wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Wody się więc podnosiły na piętnaście łokci ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła i innych zwierząt. I z wszelkich bytów, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Wszystkie istoty, w których nozdrzach było ożywiające tchnienie życia, wszystkie, które żyły na lądzie, zginęły. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego. Wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w Arce. Powstanie jeziora Bajkał i innych opuszczonych obszarów. Tutaj widzimy, że jezioro Bajkał wydaje się być zagłębieniem stworzonym przez kataklizm, który rozszerzył Ziemię. Pojawia się ono na mapach dopiero w XVII wieku. Wydaje się, że jest ono związane z wydarzeniem, które stworzyło azjatyckie pustynie na południe od niego. Tutaj widzimy rozstępy w morzu. Prawdopodobnie po wydarzeniu ekspansji Ziemi niektóre części Ameryki wydają się być rozciągnięte tak jak Azja. Kiedy spojrzysz na zachodnią część Chin, cały Bliski Wschód i zachodnią część Ameryki, to z pewnością wygląda to jak rozstępy, podobnie do tego, co widzimy w oceanach. Wydaje się, że jest to związane z jałowymi ziemiami i pustyniami, z niewielką ilością roślinności. Właśnie to, czego można się spodziewać po głębszych częściach Ziemi, które zostają odsunięte z powodu ekspansji Ziemi. Tak więc patrzymy na połączenie ekspansji Ziemi i powodzi zmywającej wierzchnią warstwę gleby. Tutaj widzimy region Wielkich Jezior dzisiaj oraz na mapie świata Orteliusza z 1570 roku. Na starych mapach nie widać Wielkich Jezior. Woda powodziowa cofnęła się do zagłębień i wypłukała wiele składników odżywczych z otaczającej ją wierzchniej warstwy gleby. Południowa Azja wskazuje oznaki ekspansji ziemi wzdłuż obszaru Himalajów. Na prawo widać część mapy świata Mercatora z 1569 roku. Himalaje powinny znajdować się na północ od Delhi i powinny oddzielać Indie od jałowego pustkowia dzisiejszego Tybetu. Na tej starej mapie zamiast Tybetu widzimy rzeki i miasta. Nie ma natomiast wyraźnie widocznego obszaru górskiego, który można by porównać do Himalajów. Prawa mapa pokazuje część mapy Waldseemullera z 1507 roku, a tam gdzie spodziewalibyśmy się Tybetu są miasta i rzeki. Ta część Azji na północ od Himalajów Wygląda, jakby została rozerwana i bezpośrednio pokrywa się z rozstępami oceanu na południu. Można prześledzić linię wzdłuż wewnętrznej Azji przez ocean aż do Australii. Wygląda na to, że jezioro Bajkał na północ od tej jałowej kotliny w wewnętrznej Azji powstało, gdy Ziemia się rozszerzyła, podobnie jak jezioro Bałchasz na zachodzie. Podczas gdy oba mają wątpliwą historię starożytną, jezioro Bajką zostało po raz pierwszy oficjalnie odkryte w 1643 roku, a pierwsza odnotowana wzmianka o jeziorze Bałchasz pochodzi z 1644 roku. Nie można ich znaleźć na starszych mapach. Zamiast tego region ten był pełen roślinności małych jezior, rzek i miast aż do XVIII wieku. Brak jeziora Bajkał, Bauchasz i Himalajów. Na no mapie Orteliusa, Teatr Świata z 1570 roku to ma sens, że Himalaje są stosunkowo nowe i nie ma żadnej wzmianki o nich w historii starożytnej. Nie ma żadnej pisemnej wzmianki o Himalajach przed VIII wiekiem. W rzeczywistości zostały one odkryte dopiero w 1733 roku. W 1733 roku francuski geograf Jean-Baptiste Bourgeon d'Arville skompilował pierwszą mapę Tybetu i pasma Himalajów w oparciu o systematyczną eksplorację. W połowie XIX wieku Survey of India zorganizował systematyczny program. Mający na celu prawidłowy pomiar wysokości himalajskich szczytów. Himalajów nie ma też na starych mapach. Na powyższej mapie Teatrum Orbis Terrarum z 1570 roku widać rzeki i miasta na północ od Delhi, gdzie powinny być jałowe pustkowia Tybetu. W rzeczywistości cały współczesny Tybet nie jest prawdopodobnie starszy niż 400 lat. Ponowne przemyślenie historii naszej planety zgodnie z mapami zapiera dech w piersiach. Nie bez powodu historia jest wypełniona mitami. Te katastrofalne wydarzenia w dużym stopniu odcięły ludzi od ich przodków. Wcześniej odkryliśmy, że Sahara powstała również w tym samym czasie. Podsumowuję, że mamy wiele dowodów na to, że wydarzenie zmieniające świat, które zmyło wierzchnią warstwę gleby wszędzie na świecie. Mieści się w ramach czasowych między 1500 a 1800 rokiem. Historia woli i kretynizmu u dalekich ludzi gór. Wolę, jako przykład degeneracji, spowodowanej niezdolnością ludzi do przystosowania się do świata popowodziowego, ze zmianami w składzie mineralnym gleby, jak również gwałtownymi zmianami w klimacie i aktywności słonecznej. Po pierwsze, musimy zrozumieć, kiedy pojęcie wolę i kretynizm, najbardziej znanych objawów skrajnego niedoboru jodu i związane z utratą inteligencji, po raz pierwszy pojawił się w naszej kulturze. To umożliwi nam dobre zrozumienie ram czasowych zalania ziemi, ponieważ wolę i kretynizm były pierwszym wynikiem społeczeństw, które stanęły w obliczu nagłej zmiany poziomu jodu w lokalnej glebie podczas gdy istnieją wzmianki o wolach sprzed XIX wieku Termin sam w sobie został spopularyzowany około 1835 roku w dziedzinie medycyny. Wydaje się, że społeczeństwo zaczęło obserwować problem począwszy od XVIII wieku. Biorąc pod uwagę fakt, że literatura pisana zawsze pozostaje w tyle za prawdziwym życiem, możemy założyć, że wolę stało się powszechnym problemem do około 1700 roku. Począwszy od początku XIX wieku widzimy pierwsze naukowe badania odległych górskich wieśniaków. W niektórych rejonach świata, całe wsie, na przykład w Szwajcarii, degenerowały się. Prawie wszyscy mieli wolę, a wiele dzieci rodziły się kretynami. Co zrozumiałe, termin kretyn jest starszy od terminu wolę, gdyż ten drugi związany był głównie z diagnozą lekarską. Podczas gdy ten pierwszy zaczął funkcjonować jako pejoratywne przekleństwo na XVII wieku, wywodzi się od kretinę, francuskiego alluvium oznaczającego glebę naniesioną przez płynącą wodę, co doskonale opisuje powódź. Zagadnienie wola endemicznego powracało wielokrotnie. Widzieliśmy wcześniej, że Felix Plater odnosił się do kretynizmu w jego rodzinnym Valias, ale Paracelsus, Menster, Lange, Stamp i Campbell również o tym wspominali. Po Platerze pojawiła się jedyna książka Wolfganga Hoffera, Hercules Medicus Sive Locoum, Communium Liber. Opublikowana w Wiedniu w 1657 roku, której umówiono wywoływanie wola przez powietrze, wodą i pożywienie. Dr Edward Brown był najstarszym synem Sira Thomasa Browna, lekarza w Norwich, który był autorem Religio Medici. Edward Brown studiował w Cambridge i Oxfordzie. Został członkiem Towarzystwa Królewskiego, przewodniczącym kolegium lekarskiego i pracownikiem Szpitala Świętego Bartumieja w Londynie. Stał się szczególnie znany, gdy opisał swoje rozległe podróże po Europie w latach 1660. Szczególnie interesująca jest jego relacja z podróży do Wiednia, a stamtąd na Węgry i do innych części cesarstwa austriackiego. W Alpach styryjskich zanotował: w tych okręgach jest wielu chorych na wolę. Wielu tutaj ma wielkie gardła, niektórzy tak wielkie jak ich głowy. Wielu jest ślepych, innych niemych i głupców ze wszystkimi. Poza miastem jest szpital dla tych, którzy stracili głos, rozum lub są w inny sposób uciskani przez ich wielkie gardła. Lepszy rodzaj ludzi, którzy żyją dobrze, piją wino i dobre piwo, są mniej im ulegli. Widziałem większe gardła w tych stronach niż jakiekolwiek, które obserwowałem w alpejskiej części Sabaudi. W Lais w Szwajcarii kretyn było słowem używanym od wieków na określenia koziorożców, karłowatych, głuchych i niemych nieszczęśników, którzy występowali tam częściej niż w innych miejscach. W Dolinie Austy, Pimont, takie istoty ludzkie były wrzucane do jednego worka z obłąkanymi. Wszyscy byli nazywani Pazzi. W raporcie Królewskiej Komisji do Spraw Krytynizmu w Królestwie Sardynii z 1848 roku częstość występowania krytyzmu w Dolinie Austy określona na 28%. W swoim głównym dziele Des Melladies Mentales, Paryż 1838 rok, Jean-Étienne Dominique Esquireol wysunął jeszcze jedną teorię na temat pochodzenia kretyna. Czy określenie kretyn nie pochodzi od przestarzałego słowa kretinek, które ma to samo znaczenie co aluvium? Czy nazwa ta z nie została przeniesiona na osoby, które stały się niedołężne w wyniku zamieszkiwania na glebie aluwialnej? Jeśli daty podróży Edwarda Brauna w latach 60. XVI wieku są poprawne, możemy umieścić powódź, która zmyła glebę do morza. I spowodowała powszechny stan niedoboru jodu do czasu około 1600 roku lub wcześniej. Niestety wiele z najwcześniejszych książek były wstecznie datowane po publikacji, więc nie możemy być tego pewni. Tylko przed XIX wiekiem publikacje na temat wola stają się powszechne. Wcześniejsze odniesienia do wola przez ludzi takich jak Paracelsus są niestety bardzo nieprzejrzyste i nie pomagają nam, jeśli chodzi o odkrycie czasu powodzi. Dopiero w 1922 roku Szwajcaria wzbogaciła swoją sól o jod, co szybko wyeliminowało skrajne przypadki niedoboru jodu. Na początku XX wieku dentysta o nazwisku Weston Price. Odwiedził pozostałości tradycyjnych kultur na Ziemi, aby zbadać ich zdrowie i jego związku z dietą. Fragment z jego książki Odżywianie i Degeneracja Fizyczna z 1939 roku. W Afryce znalazłem wiele plemion zbierających pewne rośliny z bagien, mokradeł i strumieni, zwłaszcza hiacynta wodnego. Rośliny te zostały wysuszone i spalone na popioły, które zostały dodane do żywności matek i rosnących dzieci. Jeden z gatunków Jacyntu wodnego pokazany jest na rysunku 130. Kobieta pokazana na rysunku 130 z ogromnym wolem zeszła z poziomu 9000 stóp w górach nad jeziorem Edward. Tutaj cała woda pitna była wodą śniegową, która nie zawierała jodu. Zeszła z wysokiego terenu na poziom 6 tysięcy stóp, aby zebrać hiacyn wodny i inne rośliny, aby uzyskać popiół z tych i innych roślin przenoszących Jod. Żeby zanieść go z powrotem do swoich dzieci, aby zapobiec, jak wyjaśniła, powstawaniu wielkiej szyi, takiej, jaką miała ona. Ludzie żyjący na poziomie 6 tysięcy stóp, również używają popiołów z tych roślin. Jako podsumowanie możemy stwierdzić, że objawy powszechnego niedoboru jodu tylko zaczęły być kulturowo obserwowane. Według stosunkowo wiarygodnych źródeł pisanych począwszy od XVII wieku. Dopiero w połowie XIX wieku, około 200 lat później, schorzenie zostało zrozumiane na tyle dobrze, aby poznać rzeczywistą przyczynę wola, niedoboru jodu. To było krótko po tym, jak suplementy jodu stały się szeroko popularne. Niektóre plemiona i kultury były w stanie zrozumieć związek między wolą a żywnością. W czasach postdiluviańskich, jako cytowane plemią afrykańskie, podczas gdy inne były całkowicie pozbawione wiedzy. Na przykład ta w Szwajcarii widzimy brak wiedzy. A te kultury, które rozumiały związek, prawdopodobnie odkryły go na nowo przez przypadek. To, co widzimy tutaj, brak wiedzy o naturze ludzkiej, biologii i medycynie. I jest konsekwencją traumatycznego kataklizmu, który zniweczył fundamenty życia ludzkiego samego w sobie w wielu rejonach świata. Zgodnie z teorią powodzi niedobór jodu w glebie, alpejskie regiony Szwajcarii stały się punktem zapalnym kretynizmu i wola. I wydaje się, że w XIX wieku prawie wszystkie populacje zostały dotknięte. To narzuca pytanie jak długo grupa ludzi może się rozmnażać i tworzyć potomstwo, zamiast po prostu wyginąć, gdy 30% populacji jest już dotknięta krytynizmem. Jeśli Dolina Aosty w Szwajcarii jest reprezentatywnym przykładem, to w połowie XIX wieku populacja była już zdegenerowana do tego stopnia, że nie mogła przetrwać bez pomocy z zewnątrz. Ile pokoleń trzeba, by powódź stworzyła warunki niedoboru jodu w alpejskich regionach Szwajcarii, by osiągnąć wskaźnik kretynizmu na poziomie 30%? Ile pokoleń może grupa ludzi przetrwać w takich warunkach? Myślę, że nie więcej niż 200 lat, ponieważ reprodukcja jest niemożliwa z ekstremalnym niedoborem jodu. Więc moim zdaniem jest to jeden z najlepszych dowodów na to, że zmieniający świat wydarzenie powodzi wydarzyło się niedawno. Zgaduję, że było to około 1700 roku. Szybkość rozprzestrzeniania się jodu i ostatnia epoka lodowcowa. Zgodnie z artykułem Pochodzenie jodu w glebie, część druga, Jod w glebie Niemiec, autorstwa Schnella w czasopiśmie Chemie de Eade, odcinek 59. Potrzeba tylko około 1238 lat, aby obecne stężenie jodu w glebie niemieckiej zostało zmagazynowane przez deszcz. Innymi słowy, jeśli stężenie jodu w glebie wynosiło 0 1238 lat temu, zajęłoby to ostatnie 1000 lat, aby osiągnąć obecne stężenie tylko poprzez opady deszczu, ponieważ opady są głównym sposobem, w jaki gleby gromadzą jod. Ponieważ naukowcy zmierzyli stężenie jodu w wielu miejscach o różnych poziomach jodu, doszli do średniego czasu 1238, aby napełnić zapasy jodu. Ale większość lokalizacji wskazuje, że zajęło to niewiele więcej niż 1000 lat, aby wypełnić glebę jodem. Ponieważ możemy założyć, że gleba nie była w 100% wolna od jodu po powodzi. Obliczony okres wynosi od 722 do 2146 lat, przy średniej wartości 1238 lat. W ten sposób potrzeba od 723 do 2146 lat, aby sprowadzić zawartość jodu w górnych 60 cm gleb w Niemczech od zera do obecnej wartości. Smith i White w 1981 roku oszacowali na podstawie szeroko zakrojonych wyników w literaturze, że około 15% jodu przechodzi bezpośrednio do rzek i wód gruntowych, a 85% jest pochłaniane przez stałą glebę. Jeśli tylko 15% osadzonego jodu zostanie zatrzymane w górnej 60-centymetrowej warstwie, czas oczywiście uległby podwojeniu. Goldschmidt w 1954 roku zasugerował, że obszary objęte z lodowaceniem pleistoceńskim obniżyły stężenie jodu. Z powodu pierwotnej pokrywy glebowej usuniętej przez działania lodowcowe, nowa gleba utworzona w wyniku procesów lodowcowych byłaby uboga w jod, co jest często przytaczanym czynnikiem w dyskusji na temat występowania endemicznego wola. W badaniu naukowcy zmierzyli stężenie jodu w opadach deszczu. I porównali je z rzeczywistym stężeniem jodu w glebie na różnych obszarach Niemiec. Na podstawie dostępnych danych doszli do wniosku, że gdyby lodowce w ostatniej epoce lodowcowej zmyły cały jod do morza, 10 tysięcy lat temu, zajęłoby to średnio 1238 lat, aby stężenie jodu unormowało się ponownie. Jest to jedynie badanie, które faktycznie mierzy poziom jodu w deszczu w stosunku do jodu w glebie. Jest jednak jedna duża wada w interpretacji surowych danych. To funkcjonuje w kontekście, że epoka lodowcowa zakończyła się około 10 000 lat temu i że stężenia jodu były zerowe krótko po zakończeniu epoki lodowcowej gdy lodowce stopniały i gleba została zmyta do morza. W związku z innymi dowodami, które dostarczyłam, dystrybucja jodu przez deszcz, jak podano w tym badaniu, pokazuje, że to trwa kilkaset lat dla gleby z skrajnym niedoborem jodu, aby skoncentrować obecne ilości jodu. Innymi słowy, niski poziom koncentracji jodu w glebie na całym świecie pokazuje, że powódź wydarzyła się zaledwie parę set lat temu. I jesteśmy ciągle w trakcie dążenia do równowagi pomiędzy poziomem jodu w deszczu a jodu w glebie, do którego musimy dotrzeć. Jest to wspierane tym, że koncentracja jodu w glebie ma różne wartości nawet w tym samym kraju. Dla przykładu, w powyższych badaniach istnieje 300% różnica koncentracji w badaniach z pięciu różnych lokacji. Jak można zobaczyć w tej tabeli, Przez długi okres czasu deszcz powinien sprawić równomierne rozmieszczenie jodu w glebie. A to potwierdza fakt, że powódź musiała zdarzyć się niedawno. Jeśli małe skupienie jodu w badaniu powyżej wskazywałoby na ostatnią epokę lodowcową 10 tysięcy lat temu, to byśmy widzieli większe skupienie jodu dzisiaj. Obliczony wstecz czas, jaki upłynął do wypełnienia inwentarzy jodu, jest w rzeczywistości dobrym wskaźnikiem maksymalnego czasu, jaki upłynął od powodzi. W Ten sposób badania wyznacza górną granicę. Biorąc pod uwagę równomierne opady deszczu, możemy powiedzieć, że powódź miała miejsce w ciągu ostatnich 723 lat. W przeciwnym razie obszar Hamtrap, Westerland, miałaby znacznie wyższy poziom jodu w glebie. Zakładając, że powódź nie zmieniła do morza 100% jodu w Huntrap, możemy założyć, że po powodzi sterzenie jodu było wyższe niż 0. Na przykład, jeśli sterzenie jodu w Huntrap po powodzi wynosiło 50 razy 10 minus 2, powódź miałaby miejsce około 350 lat temu. Aby lepiej zrozumieć datę powodzi, musielibyśmy znaleźć glebę o najniższej ilości jodu i porównać ją z przeciętną depozycją jodów z opadów. Niestety dane z Huntrap są najbliższe temu, co mamy. Istnieją inne oznaki, że zawartość jodu w regionach lądowych stale wzrasta w ciągu ostatnich dziesięcioleci z powodu opadów. Co jest sprzeczne z hipotezą, że osiągnięcie obecnej równowagi zajęłoby 10 tysięcy lat. Nie tylko to. Ostatnie badania wskazują, że depozycja jodu na obszarach śródlądowych rzeczywiście wzrasta w nieoczekiwanym tempie. Kwestionując hipotezę, że potrzeba tysięcy lat, aby jod został zdeponowany w obszarach śródlądowych. Tylko w ciągu ostatnich 70 lat stężenie jodu w odległych regionach alpejskich co najmniej potroiło się. Używamy tutaj zapisów sezonowych z alpejskiego rdzenia lodowego, aby zbadać dwudziestowieczne zmiany w atmosferycznym jodzie. Po starannym rozważeniu możliwych zmian postdepozycyjnych w zapisie rdzenia lodowego stwierdzamy, że depozycja jodu nad Alpami Wzrosła co najmniej trzykrotnie. Od 1950 do 1990 roku w miesiącach letnich, z mniejszym wzrostem w miesiącach zimowych. Oczywiście naukowcy faktycznie obwiniają ten nagły wzrost o antropogeniczne zmiany klimatyczne. Ale moim zdaniem te liczby wskazują, że stężenie jodu na Ziemi zmienia się gwałtownie na korzyść większej ilości jodu w obszarach lądowych. Ponieważ wysokie stężenie jodu w morzu w porównaniu do lądu jest nienaturalne, ale nie w równowadze. Ponieważ jod jest lotnym halogenem, można się spodziewać, że będzie on łatwo transportowany z morza na ląd. Szaleństwo jodu w XIX wieku i Big Pharma. W XIX wieku nastąpiła eksplozja wiedzy naukowej. W 1829 roku francuski lekarz Jean Lugol stworzył płynny roztwór jodu do użytku medycznego. Wraz ze wzrostem wiedzy na temat niedoborów minerałów i chorób. Wokół niektórych produktów zdrowotnych zaczął się tworzyć szum. Jodyna Lugola jest dobrym przykładem, podobnie jak amerykańska woda litowa, która zawierała duże dawki litu psychoaktywnego minerału. Jodyna Lugola stała się uniwersalnym antybiotykiem XIX wieku i uratowała niezliczoną ilość istnień ludzkich. Potrzeba było stu lat, aby ludzie o tym zapomnieli, a wraz z odkryciem półsyntetyków i syntetycznych antybiotyków władza powoli, ale systematycznie wypierała stare metody leczenia chorób. Zarówno jodyna Lugol, jak i woda litowa zostały okryte złą sławą i pogrzebane. Około 50 lat temu laureat Nagrody Nobla Albert Schendt Georgi, lekarz, który odkrył witaminę C w 1928 roku, a który był studentem medycyny na początku lat 1900, napisał: Kiedy byłem studentem medycyny, J w postaci j Potasu był uniwersalnym lekiem. Nikt nie wiedział, co ona robi, ale coś robiła i robiła coś dobrego. My, studenci, zwykliśmy podsumowywać sytuację w tej małej rymowance. Jeśli nie wiecie gdzie, co i dlaczego, to przepiszcie wam jodek potasu. Nasi medyczni predecenci, posiadający bardzo niewiele i tylko prymitywne instrumenty, musieli korzystać z dwóch danych przez naturę, których używanie wyszło już z mody: oczu i mózgów. Byli bystrymi obserwatorami i powszechne zastosowanie jodku mogło być nie bez podstaw. Fenomenalny rozwój produktów zawierających jod od 10 preparatów wymienionych w farmakopeach w 1851 roku do 1700 zatwierdzonych nas farmakopealnych przypisanych do produktów zawierających jod w 1956 roku jest nieodpartym dowodem na szerokie zastosowania jodu w medycynie. Na wielkiej wystawie w Crystal Palace w Hyde Parku w maju 1851 roku jod i związki jodu zostały po raz pierwszy publicznie pokazane przez 10 firm farmaceutycznych. Do 1890 roku, aby wybrać datę, niechybił trafił. Szóste wydanie ekstra, Pharmacopoeia. Martin Dale'a sponsorowało 30 leków pochodzących z jodu. Jod Centenary Volume, skompilowany przez The Prescriber w 1914 roku, wspomina 45 preparatów jodowych. Do 1928 roku Martin Dale rozszerzył swój zasięg do 128 pozycji jodowych. A w międzynarodowym indeksie, opublikowanym w 1956 roku i poświęconym wyłącznie farmaceutykom jodowym, alfabetycznie wymieniono nie mniej niż 1700 zatwierdzonych nazw farmakopealnych, nazw własnych synonimów i alternatywnych oznaczeń. Do początku 1900 roku jod był dobrze ugruntowany w praktyce medycznej i chirurgicznej. Jak opisano w 11 edycji Encyklopedii Britannica opublikowanej w latach 1910-1911 obecnie mamy tylko tyle jodu, aby zapobiec najbardziej ostre zespoły niedoboru. Ale nie na tyle, aby rzeczywiście rozwijać. Tylko ludzie w bardzo niewielu obszarach świata otrzymują wystarczająco dużo jodu, na przykład tych, którzy żyją na tradycyjnej japońskiej diecie lub ludzi żyjących na hiszpańskim wybrzeżu z diety wysokiej w skorupiaki. Dziwnym trafem zarówno Japończycy, jak i Hiszpanie należą do krajów o najwyższej średniej długości życia na świecie. Wiele zwierząt zadaje sobie wiele trudu, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na jod, tak jak bonobo. Widzimy tu dorosłą samicę bonobo wydobywającą lilię ze stojącej w wodzie rzece. Historia wykorzystania jodu w medycynie. Jak uniwersalnego antybiotyku i substancji porozdrowotnej wkrótce po jego odkryciu, a następnie wyparcie 100 lat później przez establishment medyczny, pokazuje, że ludzie naturalnie rozumieją otaczający ich świat, a że w naszym świecie istnieją potężne siły, które nie chcą, abyśmy wrócili do stanu obfitości i zdrowia. Historia wola, kretynizm i odkrycie ich związku z jodem daje nam wskazówkę, kiedy powódź, która zmieniła skład mineralny gleby, naprawdę mu się wydarzyła. Po konfrontacji z problemem, ludzie albo wymierają, albo szukają rozwiązań. Walka i reakcja ucieczki. Współczesna medycyna jest zakorzeniona w tym poszukiwaniu rozwiązań i zrozumieniu świata popowodziowego. Ale o tym zapomniano. Pod koniec XIX wieku ludzie już rozgryźli wiele części układanki. Po zalaniu ziemi wiele rzeczy uległo zmianie, w tym skład mineralne gleby, a także prawdopodobnie klimat i aktywność słońca. Tak więc żyjemy w świecie, do którego tak naprawdę nie pasujemy. To nie jest świat, który został dla nas stworzony, a gwałtowne zmiany po ostatnim światowym kataklizmie pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego choroby zakaźne i degeneracyjne gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich 300 lat, podczas gdy większość badaczy stara się ująć wszystko w ramy powolnej ewolucji. Bliższe przyjrzenie się ujawnia, że model ewolucji jest pełen sprzeczności i jest używany jedynie jako narzędzie do tłumienia naszej prawdziwej historii i naszego prawdziwego przeznaczenia. Metale, alchemia i poszukiwanie życia wiecznego. Dlaczego dawni alchemicy mieli obsesję na punkcie metali? Czy metale były używane tylko jako metafora transmutacji ludzkiej duszy? Czy też wiedzieli oni coś, czego my nie wiemy? Przyglądając się odżywianiu, szybko staje się oczywiste, że minerały mają intymny związek z różnymi stanami psychicznymi. A zatem nie byłoby niespodzianką, gdyby nasi przodkowie posiadali szczególną mapę relacji pomiędzy metalami, minerałami a ciałem psychiką, duszą. Na przykład, kiedy ludzie zaczęli eksperymentować z metalami, które nigdy nie były częścią Ziemi które sztucznie wydobywaliśmy, jest głębokich kopalni, jak rtęć. Szybko zdali sobie sprawę, że to zamienia ludzi w zombie. Mad as a hatter to potoczny angielski zwrot używany w rozmowie, aby zasugerować z lekkim sercem, że dana osoba cierpi na obłęd. Uważa się, że wywodzi się z Luton Bedfordshire we wschodniej Anglii, gdzie mężczyźni pracowali głównie w branży kapeluszniczej. W której wykorzystywano rtęć w procesie produkcji kapeluszy. Nagromadzenie rtęci w organizmie powoduje objawy podobne do szaleństwa. Najwcześniejsze znane pojawienie się tego zwrotu w druku znajduje się w wydaniu Blackworth Edinburgh Magazine z 1829 roku. Co ciekawe, rtęć jest jednym z najważniejszych metali w alchemii. A są tacy, którzy twierdzą, że rtęć była używana jako podstawowy składnik. Technologii darmowej energii zasilającej stare domy, co wydaje się być sprzeczne. Jeśli stary świat był zasilany rtęcią, to jak może być ona tak toksyczna? Zauważono, że rtęć wywiera swój negatywny wpływ poprzez zastępowanie niezbędnych metali w organizmie. Przez to, co może być, rozpoczyna błędnie ukierunkowany proces alchemicznej transformacji i transmutacji. Na przykład poprzez blokowanie połączenia między ciałem a czakrami. Belvedere Palace, Wiedeń. Innym ciekawym materiałem jest miedź. Świat starożytności był światem miedzianych dachów. Wszystkie starożytne budynki były tworzone z bardzo trwałymi miedzianymi dachami, takimi jak ten tutaj. Według niektórych eksperymentów dachy te mogą przetrwać do tysiąca lat bez żadnych napraw. Opady deszczu wymywają część miedzi z dachów do gleby, odżywiając w ten sposób rośliny i tworząc efekt antybiotyczny i prozdrowotny. Stosowanie miedzi w starożytności było szeroko rozpowszechnione. Na przykład ludzie używali głównie naczyń kuchennych wykonanych z miedzi, a więc ich żywność była również bardzo bogata w miedź. Dodatkowo miedziane narzędzia były zakopywane w ziemi. Wybrali oni stosunkowo prosty środek na oczy, który wymagał użycia czosnku, cebuli i krowiej i żółci, zmieszania ich z winem i dojrzewania w miedzianym naczyniu. Współczesna technologia stara się otworzyć ten antybakteryjny efekt. Powłoka tramwaju wykonana jest z ciemnego drewna i przyciemnionego szkła, podczas gdy poręcze wykonane są z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Niektórzy spekulują nawet, że ludzie przed potopem używali miedzi zamiast żelaza do transportu tlenu we krwi. Z drugiej strony, nadmiar miedzi jest związany z chorobami psychicznymi. Zobacz artykuł o miedzi jako przyczyną objawów choroby psychicznej Deby Tokarz. Tak czy inaczej, staje się oczywistym, że metale są kluczowe dla funkcji ludzkiego ciała, szczególnie systemu nerwowego i psychiki. A zatem metale są jednym z najważniejszych czynników kontrolujących, Wzajemne oddziaływanie pomiędzy duszą, czakrami i ludzkim ciałem. Wnioski. Doktor Abraham ze swoim projektem jodowym pokazał, że wiele problemów zdrowotnych może być skorygowanych po prostu przez przyjmowanie dużych ilości jodu. Ludzie donoszą o dobrym samopoczuciu i poczuciu życia po raz pierwszy. Być może odkrył on część starej wiedzy alchemicznej, która została utracona po potopie. Stare tradycje azotoryczne mówią nam o pierwotnym wrogu ludzkości i chęci jego podważenia naszej duchowej ewolucji. Mówi się, że mamy wokół siebie ciało energetyczne, które nas chroni. Jedynym sposobem, aby nas zaatakować, byłoby osłabienie tego ciała energetycznego. Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić. Mamy drapieżnika, który przybył z głębin kosmosu i przejął władzę nad naszym życiem. Istoty ludzkie są jego więźniami. Drapieżnik jest naszym panem i władcą. Uczynił nas potulnymi i bezradnymi. Jeśli chcemy protestować, tłumi nasze protesty. Jeśli chcemy działać niezależnie, żąda, abyśmy tego nie robili. Cały czas owijałem w bawełnę, insynuując wam, że coś trzyma nas w niewoli. W istocie jesteśmy więźniami. To był energetyczny fakt dla czarowników starożytnego Meksyku. Przejęli nas, ponieważ jesteśmy dla nich pożywieniem i ściskają nas bezlitośnie, ponieważ jesteśmy ich pożywieniem. Tak jak my hodujemy kurczaki w kurnikach, tak drapieżniki hodują nas w ludzkich kurnikach Humaneros. Dlatego ich pożywienie jest dla nich tak zawsze dostępne. Carlos Castandea Następnie był mistrz Georgi Iwanowicz Gurdzijew, który zaproponował koncepcję, że ludzkość jest pokarmem dla Księżyca. Księżyc jest właściwie fragmentem tej Ziemi, która musi teraz stale podtrzymywać istnienie Księżyca. Wszystko, co żyje na Ziemi ludzie, zwierzęta, rośliny jest pokarmem dla Księżyca. Księżyc jest ogromną żywą istotą, odżywiającą się wszystkim, co żyje i rośnie na Ziemi Gurdzijew. Zanim ludzi z niedoborem jodu nazywano kretynami, starszym słowem używanym był lunatyk, a ludzie w tamtych czasach rozumieli, że wszystko, co ciemne, złe i negatywne, pochodzi z Księżyca. Księżyc odgrywa również rolę w alchemii i jest związany z elementem srebra. Interesujące jest to, że metale planetarne w alchemii są w większości toksyczne w naszym współczesnym rozumieniu: rtęć, srebro, ołów, etc. Podczas gdy metale prozaiczne to te, które faktycznie promują zdrowie: cynk, magnes, siarka, itd. Być może alchemia była próbą zrozumienia metali, które są związane z naszą ciemną stroną, i zmniejszenia wpływu tych mocy na nasze życie. Jedynym celem planet na niebie może być utrzymywanie ludzkości w stanie uśpienia pod wpływem planetarnych metali takich jak rtęć, cyna, ołów, etc. Potop musi być postrzegany w szerszym kontekście, gdzie nasz świat został zmieniony w taki sposób, że spowodował rzeczywisty upadek ludzkości. Z zablokowanymi połączeniami naszych czakr z naszym systemem nerwowym. Straciliśmy zdolność łatwego łączenia się z boskimi energiami górnym światłem, energią Słońca. Utrzymując rzecz bardziej pozytywnie, kataklizm, który wywołał potop, wtrącił ludzkość w ciemność i to prawdopodobnie nie był przypadek. Wędrówka ludzkości i upadek są ściśle powiązane. Upadek i następujące po nim przebudzenie jest ważnym procesem w rozwoju duchowym. Jest to podróż do podziemi, gdzie jesteśmy konfrontowani z ciemną stroną nas samych. Prawdziwy proces transformacji można zrozumieć jedynie patrząc na ludzkość jako całość. Ciemne wieki po potopie reprezentują część, która zawsze była w nas. Jeśli była ona w nas od zawsze, to jedynym sposobem na jej pokonanie jest przejście przez nią. Materiał przygotowali Jarek, Ewa, Lukas i SF Eweranon, Tim Polska. Czytał Sławomir Knapikowski.